To chleb, trud naszej ziemi. Dzielcie nim sprawiedliwie, tak aby nikomu nie zabrakło. Bardzo dziękujemy za ten chleb dożynkowy, ponieważ jestem jednocześnie skromnym, ale rolnikiem. Wobec tego obaj z Henrykiem i z większością radnych wiemy, ile ciężkiej pracy potrzeba, żeby taki chleb wytworzyć. Bardzo dziękujemy starostom, dziękujemy rolnikom. Będziemy starali się tym chlebem sprawiedliwie dzielić. I teraz poprosimy o symboliczne przekrojenie przewodniczącego, a pozostałych o podzielenie się z chlebem z Państwem. Bardzo dziękujemy. Ci, którzy pracowali na ziemi, starali się zebrać ziarno, wiedzą, jak się robi mąkę, jak się piecze chleb, bo przecież bywały takie czasy, że robiło się to w domu. Wiedzą, jak bardzo ciężko jest ten chleb wytworzyć i wobec tego powinniśmy się starać, żebyśmy się do tego chleba odnosili z pełnym szacunkiem. Ten rok pokazuje po raz kolejny, że mimo nowoczesnego sprzętu, mimo starań rolników, efekty ich pracy zależą nie tylko od tego, od ich trudu, ale również od warunków atmosferycznych. W tym roku takim problemem w powiecie lubartowskim była susza. Wobec tego rolnicy oczekują dosyć pilnej, szybkiej pomocy, bo jak mówiłem, w kościele dożynki to jednocześnie początek zasiewów, początek inwestowania w rok następny. Rolnicy oczekują pilnej pomocy i pilnego uproszczenia procedur szacowania szkód i pozyskiwania pomocy. Usłyszeliśmy ostatnio, jaki jest projekt budżetu na rok 2019, no i z pewną przykrością chyba możemy stwierdzić, że na rolnictwo w tym projekcie niestety po raz kolejny zaplanowano niewystarczające środki. Podkreślamy wielokrotnie, że dożynki to takie podsumowanie całego roku, piękne podsumowanie, podsumowanie pięknej tradycji, ale jednocześnie podkreślenie, że polska wieś, a jednocześnie cała Polska jest tradycyjna, ale jednocześnie nowoczesna. Potrafimy zdobywać nowoczesne maszyny, nowoczesnie gospodarzyć, stosować nowoczesne technologie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Bez środków pomocowych w ostatnim okresie, bez zaangażowania rolników, tego wszystkiego by nie było. Nie byłoby tego wszystkiego bez naszych wiejskich kobiet, które pięknie z nami gospodarząc, pięknie kultywują te tradycje. Jak patrzymy na dzisiejsze wieńce, to jest to najlepszy dowód kultywowania tej tradycji. Wdzięczność nasza dla kobiet, dla rolników, dla wszystkich, którzy pracują w rolnictwie, jest tym większa, że jak mówiłem wcześniej, jesteśmy świadomi, jak ciężka i długa jest droga od tego ziarna zasianego do ołtarza, gdzie ten chleb się pojawia, i do naszego stołu. Powierzając Bogu troski o przyszłość naszych rodzin, pomyślność naszych zasiewów, myślimy jednocześnie o wyzwaniach, które nas czekają. Wspominamy czasami w stulecie niepodległości, jak to onegdaj bywało, jak żyli nasi dziadowie, w jakich warunkach gospodarzyli. Sądzę, że możemy być dumni, że w tej chwili te warunki ciągle się poprawiają.
Organizatorzy i uczestnicy dożynek powiatowych w Lubartowie. Szanowni Państwo, dożynki to uświęcony tradycją czas składania podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę, ale także sprzyjający rozmowom o sprawach ważnych dla wsi. Dlatego wraz z wyrazami uznania za całoroczny trud pracy przyjmijcie Państwo zapewnienie o trosce polskiego rządu, o polską wieś i wszystkich, którzy z pracą na roli związali swój los. Być może słyszeli lub słyszą Państwo opinię, jakoby rząd Prawa i Sprawiedliwości nie interesował się rodzimą wsią. Warto w związku z tym przypomnieć, że żaden dotychczasowy rząd nie przeznaczył tak dużego wsparcia dla rolników. Przywołam tu w tym miejscu ogłoszony niedawno plan dla wsi, zakładający ochronę rolników w sytuacji klęski żywiołowej, wsparcie w organizacji rynku i sprzedaży płodów rolnych oraz rozwój wsi w oparciu o najnowsze technologie. Musimy też pamiętać o tym, że po raz pierwszy każdy uczeń otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną, a także o programie Rodzina 500+, z którego tylko na wieś lubelską trafiło już ponad 2 miliardy złotych. Palącym problemem jest afrykański pomór świń. Dlatego polski rząd podjął wiele działań profilaktycznych i minimalizujących skutki ASF. Tylko dla naszego województwa przekazał na pomoc rolnikom już ponad 71 milionów złotych. Ponadto tylko w ciągu ostatnich 2 lat na terenie województwa lubelskiego sanitarnie odstrzelono blisko 6 tysięcy dzików. Nasi poprzednicy z PO i PSL nie odstrzelili ani jednej sztuki, pomimo że przypadki ASF były już w roku 2014. Rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał również Narodowy Holding Spożywczy oraz otworzył skup płodów rolnych na lubelskim rynku handlowym Elizówka. To początek odbudowy wpływu państwa na rynki rolne, który utraciliśmy za sprawą poprzednich rządów i ich zgody na prywatyzację polskich firm z sektora przetwórstwa spożywczego. Lubelską wieś odbudowujemy również dzięki środkom na drogi. W ciągu 2,5 roku kadencji wojewoda lubelski przekazał naszym gminom i powiatom na ten cel niemal 220 milionów złotych. To o 40 milionów więcej niż poprzednicy przez 4 lata. Ponadto tworzymy aktualnie Krajowy Fundusz Drogowy, co pozwoli nam na dalszą część wzmacniania polskiej wsi. Życzę Państwu i wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego, by działania konieczne dla rozwoju polskiej wsi i poprawy losu rolników jak najszybciej przyniosły oczekiwane efekty. Radość, jaką niesie Święto Plonów, niech zaś trwa przez cały rok i umacnia Państwa w dalszej pracy na rzecz wspólnego dobra. Szczęść Boże, z wyrazami szacunku w podpisie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Panie starosto, Państwo starostowie dożynek, drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy Lubartowa i powiatu lubartowskiego, szanowni goście, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa od marszałka województwa lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego, który jest gospodarzem naszego pięknego lubelskiego województwa,
i stara się o to, aby województwo rozwijało się równomiernie, tak aby, tak jak mówimy dzisiaj przy dzieleniu chleba dożynkowego, wszystkim wystarczyło. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przekażę najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim rolnikom, aby trud ich ciężkiej pracy zyskiwał należytą nagrodę. Tą nagrodę, która jest później nadzieją na dobre funkcjonowanie i bezpieczne funkcjonowanie rodziny. Aby wolni byli od trosk, aby nie mieli obawy o szerzący się ASF i o problemy ze zbytem swoich produktów rolnych. Ja z uwagą wsłuchiwałem się w list pana wojewody i chciałbym wierzyć i życzyć, aby te wszystkie plany i zamierzenia zrealizowały się. Jak to wspaniale, że już po 3 latach rząd polski opracowuje plan dla wsi. Miejmy nadzieję, że uda mu się rządowi ten plan zrealizować. Jak to dobrze, że troszczy się o ASF, chociaż przypominam sobie, jak przed 3 laty były 3 ogniska ASF-u, dzisiaj ponad 200 i problem wydaje się być coraz trudniejszy. Ja chciałbym również powiedzieć, że nie wiem jak w powiecie lubartowskim, ale w moim powiecie lubelskim, sąsiednim i w mojej gminie rolnicy już doświadczają walki z ASF-em, ale odbywa się chyba nie w taki sposób, w jaki by chcieli, bo dostają decyzję albo warunek, albo zlikwidują hodowlę świń, albo 5000 kary, albo spełnienie kosztownych warunków bioasekuracji, na których nie zawsze jest stać. Nie na taką pomoc rolnicy oczekują, ale wypada wierzyć, że te intencje, o których tu dzisiaj słyszeliśmy i życzyć sobie, spełniły się i życzyć rzeczywiście polskim rolnikom życia bez zmartwień. Ja mieszkam w Dysie po sąsiedzku rynku hurtowego w Elizówce i na razie nie widzę kolejek do holdingu spożywczego i do tego rynku, który ma dokonywać skupu płodów rolnych. A rozmawiając z moimi sąsiadami, bliższymi i dalszymi, też nie znam ani jednego, który cokolwiek sprzedał na rynku bezpośrednio do tej nowo powołanego podmiotu. Jeżeli Państwo znacie takie osoby, to pogratulujcie im serdecznie. Ja nikogo takiego nie znam, a jeżeli ktoś jest, to niech wyjdzie tutaj na scenę i powie, że udało mu się cokolwiek sprzedać. Czy maliny, czy owoce, czy produkty swojej ciężkiej pracy. Ale szanowni Państwo, dożynki to nie czas narzekania, to czas właśnie nadziei i podsumowania tego, co udało się dokonać. Ja przy tej okazji pozwólcie, że pogratuluję polskim rolnikom, którzy niezależnie od tego, jaką mamy pogodę, czy jaką mamy władzę, to trwają w swoim zawodzie. Ciężko pracują po to, abyśmy my mogli spokojnie myśleć o przyszłości, abyśmy mogli zadbać o nasze rodziny i być bezpieczni i pewni tego, że będziemy mieli co położyć na stole i nakarmić nasze rodziny. Chciałbym serdecznie im za to z całego serca podziękować. Podziękować tym wszystkim, którzy współtworzą polskie rolnictwo i działają na rzecz rolnictwa. Liczne służby i instytucje, które powinny dobrze pomagać i wskazywać właściwą drogę polskim rolnikom w tych trudnych czasach. Chciałbym życzyć również, aby nadziei dodawały nam działania, które pozwolą zwiększyć rynki zbytu i polskie doskonałe produkty znajdą uznanie na świecie, a będą dobrze sprzedawane i będą przynosiły korzyść także nam, całemu społeczeństwu polskiemu, budując PKB, budując dobrobyt i dostatek nas wszystkich. Szanowni Państwo, wypada w tym momencie, a nawet trzeba pogratulować władzom samorządowym, panu staroście, wójtom, którzy tutaj są zgromadzeni, także burmistrzom za ich codzienną ciężką pracę. To dla nich po 4 latach siania nadchodzi też czas zbioru i z nadzieją patrzą na zbliżające się wybory. To my wszyscy ocenimy ich dokonania. I powiemy, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co udało się zrobić. Z tych licznych inwestycji jesteśmy tutaj też przed pałacem i patrzymy na wspaniały teren. Widzimy, jak rozwija się nasza Lubelszczyzna, jak próbuje dogonić lepsze regiony w Polsce, te bardziej zadbane w dawnych czasach. To czas wielkich podziękowań i także dużej oceny tego, co udało się zrobić. Ja serdecznie gratuluję jeszcze raz panu staroście za wysiłki i trud, za budowanie dróg, po których możemy bezpieczniej poruszać się. A nam wszystkim i tym, którzy nie są rolnikami, także chciałem podziękować przy tej okazji za to, że kiedy pojawia się na drodze kombajn, nie zawsze z odczepionym headerem, czy ciągnik z przyczepami, nie zawsze jadący z maksymalną prędkością, że cierpliwie ustępujemy im miejsca, że jesteśmy życzliwi, że potrafimy pomóc. Symbol dożynek, chleb dożynkowy symbolizuje współpracę i rolnika, i piekarza, i sprzedawcy. Jest dowodem na wspólne dzieło.
Chciałbym, abyśmy wszyscy doświadczyli tego, tak jak w dzisiejszej homilii, czy w dzisiejszym czytaniu, pracy na rzecz dobra wspólnego, wspólnych sukcesów, szukania tego, co nas łączy, a nie dzieli. Abyśmy wszyscy pamiętali każdego dnia, w szczególności dzisiaj, że nie gdzieś daleko, ale tu w Lubartowie jest Polska. Tu są gospodarze tej Polski, pan starosta, wójtowie, rolnicy, my wszyscy. Tutaj rzeczywiście bije serce Polski. Wszystkiego dobrego dla państwa, dla uczestników, a w szczególności dla rolników. Szczęść Boże wszystkim. Drodzy rolnicy, wszyscy goście pełni tytułów i godności, szanowni państwo. Ten dzisiejsze dożynki w to roku 2018 są dożynkami szczególnymi, bo obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jak też dwudziestolecie powstania właśnie struktury samorządowej, jakiej jest powiat. I pamiętam 20 lat temu, kiedy budowaliśmy tą pierwszą naszą strukturę pod nazwą powiat samorządowy, to też między innymi zastanawialiśmy się, czy taka uroczystość, czy takie wydarzenie jak dożynki spotkają się z aprobatą ze strony rolników, spotkają się z aprobatą ze strony samorządów lokalnych, czy zechcą w tym dziele wspólnym uczestniczyć. I muszę powiedzieć, że przed 20 laty po raz pierwszy wszystkie gminy, 13 jednostek samorządowych na tym wydarzeniu, jakie było wtedy nazwaliśmy, bo baliśmy się, czy ta nazwa dożynki jest właściwą, nazwaliśmy to Święto Chleba, 13 jednostek samorządowych zjawiły się na tym, na tej uroczystości. To był fakt, że ludzie chcą się jednoczyć, że utożsamiają się z tą nową strukturą, jaką jest samorząd i rolnicy nie tylko w swoich jednostkach samorządowych gminnych chcą świętować, chcą tym, co udało im się osiągnąć na przestrzeni roku rolniczego, się dzielić swoimi osiągnięciami, ale też chcą pokazać się na szczeblu powiatowym. I myślę, że przez te 20 lat, patrząc na te wydarzenie, dożynki powiatowe, możemy być dumni z tych naszych wspólnych sukcesów. Tutaj wójt dość długo wymieniał efekty swojej pracy, pracy całego samorządu, Rady Powiatu, jak i też poszczególnych jego struktur, to, co udało się osiągnąć. Jeżdżę po dożynkach gminnych, bodajże w tych to gminach, w których uczestniczyłem, to naprawdę z wielką satysfakcją obserwujemy wielkie sukcesy i wielkie osiągnięcia, jakie samorządy lokalnie wspólnie z mieszkańcami mają za sobą na przestrzeni tych ostatnich lat. Potrafią wykorzystać tą tworzącą się szansę, jaką dała Polsce Unia Europejska, jakie dały pewne możliwości pozyskania środków finansowych nie tylko na rozwój społeczny, na rozwój gospodarczy. I dzisiaj możemy być dumni z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć. Polska wieś zmienia się naprawdę. Zmienia się pozytywnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o rozwój społeczny. Ale dzisiaj patrzymy pewnym niepokojem, że polska wieś się kurczy. Polska wieś, jeśli chodzi o problematykę rolnictwa, naprawdę dzisiaj trzeba powiedzieć, nie ma perspektyw bardzo. Brakuje logicznego programu, a ten rok szczególnie pokazuje, jak jest dramatyczna sytuacja w polskim rolnictwie. Dzisiaj można powiedzieć tak, że ratuj się kto może. Nie ma właściwie usankcjonowanych cen, jeśli chodzi o uprawy ogrodnicze czy uprawy sadownicze. Z wielkim niepokojem patrzymy na to, jak dzisiaj wielkie hektary wiśni zostały na drzewach. Jak patrzymy, jak wielkie hektary porzeczek zostały na drzewach. Teraz maliny też nie ma ceny, żeby można je było zrywać. Dlatego apele tylko i pisanie programów, które się później nie realizuje, naprawdę rolnicy na to nie czekają. Rolnicy czekają na konkretne rozwiązania. Rolnicy oczekują, że ktoś w końcu powie im, co czeka ich jutro. To jest perspektywa, jeśli mamy mówić w jakiś tam, nie tylko o tym, że to będzie za 5 lat czy za 10 lat. Dzisiaj są potrzebne radykalne zmiany. I efekt, który można by było osiągnąć, to sądzę, że do rolników to dociera, że trzeba się jednoczyć, że rolnicy powinni mieć swoją reprezentację, z którą się będą liczyli, z którą zechcą rozmawiać. A mam tu na myśli różnego rodzaju grupy producenckie, związki, które będą reprezentowały rolnika na zewnątrz. Dzisiaj jest tak, że związków zawodowych, prawdę mówiąc, nie ma na wsi, które by reprezentowały rolnika. I grupy producenckie, które były pewną nadzieją, że będą tym organizatorem życia gospodarczego, reprezentantem rolników i jednoczenia się rolników, w ostatnich 3 latach zostały, można powiedzieć, zdegradowane na tyle, że w latach 2010-2015
15 powstało grup producenckich w naszym Lubelszczyźnie, 52. W ostatnich 3 latach powstały tylko 2. Bo wszyscy uważają, że to są elementy wykorzystywania środków, że to jest element jakiegoś tam bogacenia się na czyimś kosztem. Dlatego dzisiaj polskiej wsi potrzebna jest jedność. Dosyć tych podziałów i myślę, że ten list, nie będę go komentował, który był przedstawiony przez wojewodę, no to jest jeden z elementów dzielenia tych ludzi, skłócania tych ludzi i napuszczania jednych na drugich. Jak można mówić o strzelaniu dzików na Lubelszczyźnie w 2014 roku, jak w 2014 roku na Lubelszczyźnie nie było ASF-u i w 15 nie było ASF-u i w 16 nie było ASF-u, to co było strzelać? Dlatego pisanie takie, aby napisać, żeby gdzieś tam podjudzić, żeby kogoś skłócić, to jest tylko taki element, który polskiej wsi jest niepotrzebny. Polskiej wsi jest potrzebna jedność. Dlatego, moi drodzy, rok 2018 jest też rokiem wyborów samorządowych. Popatrzcie na tych naszych gospodarzy na terenie powiatu lubartowskiego. Naprawdę są to dobrzy gospodarze. Naprawdę potrafią sobie rodzić w trudnych sytuacjach i w sytuacjach dobrych. Dlatego pamiętajcie o tym, kiedy będziecie decydowali, na kogo postawicie, czy przy kim postawicie ten krzyżyk, czy on się sprawdził, czy on coś potrafi, czy on dba o wspólny interes, czy on dba o tego rolnika. Bo tylko zmiana dla zmiany to na pewno jest nikomu i niczemu niepotrzebne i niczemu nie służy. Dlatego, drodzy rolnicy, chciałbym wam serdecznie podziękować za waszą ciężką pracę. Podziękować, że pomimo tych trudności i tych problemów, które na co dzień napotykacie, radzicie sobie z tym i potraficie dobrze produkować i potraficie produkować tak, jak mało kto w naszej Polsce, bo Lubelszczyzna słynie z dobrej produkcji rolniczej. Jesteśmy, można powiedzieć, liderem w skali kraju. Dlatego te sukcesy, które dzisiaj ma polskie rolnictwo, to zawdzięcza przede wszystkim wam. I dlatego chciałbym wam dziękuję. Natomiast dziękuję też samorządowcom za waszą wspólną pracę, za to, że zmieniacie tę naszą polską wieś, pomagacie rolnikom, pomagacie polskiej wsi. Natomiast słowa wielkie uznania dla pana starosty, dla Rady Powiatu. No rzeczywiście te efekty, które dzisiaj były przetaczane, no przechodzą nasze wyobrażenie, bo rzeczywiście potrafią wykorzystać każde możliwości, jakie stwarza dzisiejsza sytuacja. Dlatego serdecznie wam gratuluję tych osiągniętych sukcesów i myślę, że w nadchodzących wyborach wyborcy docenią to i odpowiednio was z tego nagrodzą. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam państwa i życzę wszystkiego najlepszego nadchodzący czas. Dziękuję bardzo.